kościele zaroiło się od wspólnot. Niektórzy podają ilość tych wspólnot jako dowód na to, że po Soborze Watykańskim II w kościele rozkwita wiosna. Dzisiaj porozmawiamy sobie między innymi o tym, dlaczego jest to raczej znak jesieni lub zimy, tych miesięcy śmierci i rozkładu, niż wiosny. Zapraszam. Oczywiście spotykamy się dzisiaj na naszych pytaniach i odpowiedziach ze względu na miesiąc maj, logo podświetlone na niebiesko, natomiast na wstępie myśl nawiązująca do tekstów z mszalnych z ostatniej niedzieli. Otóż tam słyszeliśmy o prześladowaniach, które spotkają wszystkich, którzy dają prawdziwe świadectwo. I w nawiązaniu do tego świadectwa można odnieść się do tekstów wyjętych z lekcji, gdzie jest mowa o tym, że Duch Święty każdego prowadzi do tego, żeby ten dobrze robił to, co robi. Dobrze wypełniał swoje obowiązki. I tutaj przechodzimy do tychże wspólnot. W kościele dzisiaj jest w posoborowych strukturach jest dzisiaj takie przekonanie wypowiedziane lub niewypowiedziane, ale jednak zawsze obecne, że taki zwykły katolik, właśnie taka przysłowiowa babcia, która klepie swój różaniec i chodzi na jakieś majówki, że to są ludzie, którzy to tak naprawdę w ogóle, nie mają wiary tak naprawdę, to jest w ogóle tylko takie przekazane z pokolenia na pokolenie, takie bezmyślne, tylko właśnie klepanie jakiegoś różańca, z pogardą się mówi dzisiaj nierzadko, nawet wśród posoborowych księży, właśnie o takich ludziach. Oczywiście nie każdy ksiądz tak mówi, ale już ci zaangażowani właśnie w jakieś wspólnoty mają tą tendencję, żeby w ten sposób mówić. Przecież utarło się to pogardliwe właśnie mówienie o babci z różańcem na mszy świętej, że to jest w ogóle jakaś patologia, że babcia odmawia ten różaniec na mszy świętej. Po Soborze widzieliśmy bardzo wyraźny ruch w stronę od tak zwanych ludowych nabożeństw, od różnego rodzaju majówek, nabożeństw maryjnych, od na przykład nabożeństw czerwcowych, wystawień Najświętszego Sakramentu, w stronę właśnie różnego rodzaju wspólnot. I dzisiaj dwa słowa o tym, dlaczego jest to ruch patologiczny. Otóż katolik nie powinien szukać drogi do świętości w jakimś wyjątkowym ruchu, w jakiejś wyjątkowej grupce, w jakiejś elitarnej grupce. O elitaryzm nierzadko oskarża się osoby związane z tradycyjną mszą. Do tego się jeszcze odniosę. Natomiast zacznijmy od tego, że do uświęcenia się, do zostania świętym nie potrzeba żadnej wyjątkowej małej wspólnoty, wyjątkowej grupki, elitarnej grupki, która tak wie, jak to zrobić, która ma jakiś taki klucz do tego, jak tutaj nie zadziałać, albo która właśnie jest taka zaangażowana, bo zaangażowanie jest tutaj najważniejsze, właśnie gdzieś tam w jakąś grupkę. Nie. Do uświęcenia potrzebujemy tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił. On nie mówił: idźcie i twórzcie małe wspólnotki, idźcie i zróbcie neokatechumenat, idźcie i zróbcie odnowę w Duchu Świętym, idźcie i coś jeszcze, tylko Pan nasz Jezus Chrystus zostawił apostołom wszystkie te środki, które Kościół przez 2000 lat wykorzystywał. Zostawił nam naukę, urząd nauczycielski, zostawił nam przenajświętszą swoją ofiarę mszy świętej, zostawił nam sakramenty święte. To są rzeczy, które nas uświęcają. I później oczywiście są różne praktyki modlitewne, właśnie różne nabożeństwa, czy to różaniec święty, czy nabożeństwo majowe, czy nabożeństwo czerwcowe. To są wszystko rzeczy, które nawiązują po prostu do tych takich zwykłych katolickich sposobów do uświęcenia, do takich zwykłych katolickich przekazanych nam przez Pana Jezusa środków, które nas uświęcają. Oczywiście Pan Jezus też nie powiedział: idźcie i róbcie majówki, natomiast przekazał nam, w jaki sposób zasadniczo się uświęcamy. I oprócz
mszy świętej, sakramentów, jest to jak najbardziej również modlitwa. Skoro zostawił nam Najświętszy Sakrament, to adoracja Jego jest jak najbardziej na miejscu. Tutaj te formy mogą być różne. Natomiast chodzi o to, że te tradycyjne nabożeństwa są katolickie, są powszechne. Po prostu jest to coś zupełnie normalnego, otwartego dla wszystkich wiernych, także każdy wierny przychodzi, modli się, uczestniczy w tym. Natomiast te wspólnotki, które po soborze powstały, one powstały i działają z taką pewną naturalną, trochę hiperbolizuję i trochę biorę to w cudzysłów, ale jednak pogardą dla reszty. Jak się zastanowimy, to przecież to dostrzeżemy, że wspólnoty, które właśnie spotykają się i tak są takie zaangażowane, tu coś tam zrobimy, że one mają tendencję do tego, żeby a to tam tak to msza święta niedzielna, a to tam takie właśnie majówki, a to jakiś tam różaniec. Nie, to bez przesady. To są rzeczy takie dla plebsu. Trochę hiperbolizuję, ale w niejednym przypadku w ogóle to już nie jest hiperbola, tylko jest to dosłownie to, co można tam usłyszeć. To są właśnie ci tacy zwykli katolicy, którzy tam z dziada, pradziada wierzą w ogóle bezrefleksyjnie. Nie my tutaj właśnie mamy, to są właśnie nasze te praktyki, nabożeństwa. To, co my tutaj robimy, to jest właśnie dobre. Takie podejście jest ściśle niekatolickie. Takie podejście elitarystyczne, elitarne, takie podejście nastawione na to, żeby wybierać jakąś taką małą grupkę i ona właśnie będzie wiedziała, co trzeba zrobić. To jest dosłownie antykatolickie, bo katolicki znaczy przecież właśnie powszechny. I tutaj już słyszę ten zarzut. No to właśnie, to dlaczego nie chodzicie na Nowusa? Wy jesteście taką mało elitarną grupką chodzącą na mszę świętą trydencką, a przecież cały Kościół chodzi na Nowusa, wy nie chcecie chodzić na Nowusa. Właśnie, wy uważacie, że jesteście lepsi od tych, co chodzą na Nowusa. A więc uwaga, gdy mówię o tym, że mamy robić to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam pozostawił, że mamy uświęcać się na tej drodze, którą Kościół Święty nam wyznaczył, na tej zwykłej, normalnej drodze, nie szukać swojej własnej, elitarnej dróżki, to nie oznacza, że mamy robić zawsze to, co robi w Kościele akurat większość, tak? Nie to wyznacza, co jest katolickie i powszechne, co akurat robi większość. W innym, jeśli byśmy przyjęli taką definicję, to w czasach arianizmu powinniśmy być arianami. W czasach reformacji, tam gdzie reformacja już przechyliła szale zwycięstwa na swoją stronę, a przecież w wielu krajach dzisiaj nawet katolickich, na przykład w niemieckich Landach, które dzisiaj są katolickie, po części były już takie momenty, gdzie tych protestantów było więcej. No i wtedy, jeśli właśnie przyjęlibyśmy takie kryterium, no to należałoby być protestantem, a nie katolikiem. I tak samo jest też dzisiaj z modernizmem. To, że większość kapłanów, większość hierarchii katolickiej dzisiaj, to są moderniści, to są ludzie, którzy ulegli herezji modernizmu w ten lub inny sposób, mniej lub bardziej świadomie. Arianizm jest tutaj dobrym przykładem. To nie oznacza, że my też mamy być modernistami. To, że po soborze, po 2000 lat organicznego rozwoju liturgii, ta hierarchia zakażona tą herezją modernizmu postanowiła, a nie my, lepiej sobie zrobimy liturgię i stworzyli sobie liturgię na modłę swojej herezji modernistycznej. To, że oni sobie to zrobili, to nie oznacza teraz, że katolik ma obowiązek za tym pójść, dlatego że większość w ten sposób poszła za tą herezją. Tak jak kiedyś za herezją ariańską, tak teraz za herezją modernistyczną poszła większość, co nie zmienia faktu, że to nie jest żaden elitaryzm, gdy praktykujemy katolicką wiarę i chodzimy na katolicką mszę świętą w rycie, który w Kościele był praktykowany przez dużo ponad 1000 lat, a w swoim rdzeniu przez praktycznie 2000 lat. Oczywiście w takim wielkim uproszczeniu i dosłownie w rdzeniu, nie dosłownie, idealnie w tej samej formie. Ale chodząc na tą katolicką mszę świętą, wyznając katolicką wiarę, nie praktykujemy żadnego elitaryzmu, tylko właśnie robimy to, co Kościół robił zawsze. Robimy to, co jest naprawdę powszechne. I to ta powszechność nie zawsze w danym momencie będzie oznaczała robienie to, co robi większość. To w ogóle jest niebezpieczne nastawienie, gdy tak się nastawiamy, że będziemy robili to, co robi większość. Zwykle trzeba raczej mieć tendencję do tego, żeby być ostrożnym wobec tego, co robi większość. Po grzechu pierworodnym większość stosunkowo łatwo jest jednak zmanipulować. Tłumy łatwiej się manipuluje niż pojedyncze jednostki.
A więc to nie jest żaden elitaryzm, gdy robimy to, co Kościół robił zawsze i wszędzie i odmawiamy praktykowania heretyckich ceremonii, które ewidentnie z herezji modernizmu wypływają i do herezji modernizmu prowadzą. A więc nie prosta większość, tak? Tylko to, co Kościół robił zawsze i wszędzie. To, co jest skierowane faktycznie do wszystkich, co jest dla każdego katolika, nie jest tylko dla jakiejś wybranej grupki najbardziej zaangażowanych. Nie. My, gdy idziemy z katolicką nauką, gdy odprawiamy mszę świętą trydencką, to nie kierujemy się do takiej wybranej grupki, które mają takie estetyczne poczucie, jak niektóre tradycyjne grupki lubią to robić i tak to prezentować, że to tak dla takich arystokratów, duchowych arystokratów, tak to robimy tak pięknie, o, wysublimowane, wszystko na najwyższym poziomie. Nie, my słuchając słów Pana Jezusa, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, idziemy i nauczamy. I niesiemy zarówno Ewangelię, jak i katolicką mszę świętą do wszystkich tych ludzi. Tak, biednych, grzesznych, słabych, każdy, kto chce, przychodzi do nas i tutaj szuka oczyszczenia ze swoich grzechów, siły do walki ze swoimi grzechami. Tak Kościół katolicki robił. I każda próba zamknięcia się w jakimś takim elitarnym gronie jest po prostu głupia. To jest coś stricte szatańskiego, bo zły duch uwielbia to, co elitarne, co takie podniosłe, bo on tam już łatwo może swoje knowania prowadzić i dlatego na przykład bardzo często nieczysty duch dusze, które już postąpiły do doskonałości, kusi jakimiś fałszywymi objawieniami, właśnie tak wskazując w ten sposób, że ty jesteś taka wyjątkowa, taka wspaniała, tutaj teraz już nie musisz słuchać tych i tych i tych, tutaj przecież ja mówię do ciebie bezpośrednio, co tam tradycja Kościoła, co tam nauczanie Kościoła. Na przykład jeden ze znanych przypadków. Co z tego, że przez 1500 lat diakoni udzielali komunii świętej, teraz sam Pan Bóg, oto ja mówię tobie, nie wolno, żeby diakoni udzielali komunię świętą. To jeden ze znanych naszych polskich przypadków tutaj z naszego dosłownie podwórka, w sensie naszego polskiego podwórka. A więc my szukajmy tego, co proste, co zwyczajne, co prawdziwie katolickie, co kieruje się naprawdę do każdego katolika. Drogą do świętości nie są jakieś wyjątkowe, spektakularne rzeczy. Droga do świętości to jest to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił. Czytajmy katechizm, uczmy się naszej wiary. Przystępujmy do sakramentów świętych, chodźmy na mszę świętą, oczywiście na mszę świętą w katolickim rycie. Przystępujmy do sakramentów, oczyszczajmy naszą duszę w sakramencie spowiedzi i dobrze wypełniajmy nasze obowiązki. To jest kolejne niebezpieczeństwo i patologia związana z tymi wspólnotami. Te wspólnoty tak często mają taką tendencję, żeby tak zagarniać tego człowieka. Tutaj musisz się zaangażować, więcej zaangażować, więcej zaangażować. Zrób to, zrób jeszcze to i wtedy, ale to będziesz taki święty. Kościół robi zupełnie inaczej. Gdy wierni do kościoła przychodzą, tak, przychodzą się pomodlić, tutaj odetchnąć po to, żeby zaczerpnąć siły, po to, żeby dobrze wypełniać swoje obowiązki. Tak działają te tradycyjne nabożeństwa i dlatego Kościół nie powinien tworzyć takich małych, elitarnych grupek, takich wspaniałych, wielce zaangażowanych, tylko powinien właśnie iść tym szerokim frontem, powinien iść do wszystkich, oczyszczać ich z grzechu i mówić im, wypełniajcie dobrze teraz wasze obowiązki, praktykujcie tą miłość małżeńską, którą ślubowaliście. Troszczcie się o edukację i wychowanie waszych dzieci, dbajcie o waszą rodzinę, wypełniajcie o wasze obowiązki, walczcie z grzechem, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie, każdą drobną, małą, prozaiczną czynność przepełnijcie miłością do Pana Boga i w ten sposób zostaniecie świętymi. Według świętej Teresy od Jezusa, święty w siódmym mieszkaniu, na samym szczycie świętości nie robi wielkich, spektakularnych rzeczy, on żyje małymi, zwykłymi, codziennymi sprawami, na zewnątrz będzie wyglądał zupełnie normalnie, niespektakularnie, ale przez tą miłość, którą będzie wkładał w ogromnym stopniu, w każdą drobną rzecz, będzie promieniował tym niebiańskim spokojem, niebiańską radością. Gdy święta Teresa od Dzieciątka Jezus umiera, siostry, które miały w zwyczaju na pogrzebie mówić, jak żyła siostra, która zmarła, nie wiedzą, co powiedzieć, bo ona nic szczególnego nie zrobiła. I to jest wielkie, to jest wspaniałe, gdy nic szczególnego ona nie zrobiła. Tak żyjmy, żebyśmy nic szczególnego nie zrobili, ale żebyśmy włożyli ogromną miłość w te nasze drobne, codzienne sprawy. Ogromną miłość w walkę z naszymi grzechami, ogromną miłość w nasze małe, codzienne obowiązki.
Wielu świętych mówi, że Matka Boża poprzez celowanie szaty zdobyła więcej zasług niż wszyscy męczennicy razem wzięci za swoje cierpienie. A więc tych tam palą żywcem, rozdzierają, łamią na kole z dzikie zwierzęta, ich rozrywają na strzępy, a Matka Boża prostą, zewnętrzną czynnością zasługuje więcej, bo jej miłość jest tak wielka, tak ogromna, tak wielką miłość w to wkłada, że więcej zasługuje, że Bogu się to bardziej podoba niż jednak niedoskonałe, heroiczne, ale jednak niedoskonałe czynności wielkich przecież świętych. I to jest prawdziwie katolickie, to jest prawdziwie katolicki wzór doskonałości. Matka Boża nie była w żadnej wspólnocie. Matka Boża nie poświęcała całego swojego życia właśnie w zaangażowaniu w jakąś wspólnotę, tym bardziej w taką judaizującą w stylu niektórych współczesnych, ale nie wchodzimy za bardzo w szczegóły. Matka Boża miłością przepełniała wszystkie swoje codzienne uczynki i my róbmy to samo. Już przechodzę do waszych pytań. Bardzo dziękuję za ogromną ilość tychże pytań. To było w sumie już 700 komentarzy, po części wynikające z dyskusji, która tam trwała. Ja nie zaglądałem za bardzo do tych dyskusji. Patrzyłem po prostu na te posty, na te pytania, które miały najwięcej polubień i na nie krótko odpowiem. Przyjmuję tutaj zasadę, że jeśli na coś już jest odpowiedź, łatwo mogę do niej przekierować, to będę przekierowywał. Pomimo tego, że tych pytań było tak dużo, wcale nie było aż tak dużo pytań, które by przekroczyły ten próg 20 polubień, co też doceniam. To znaczy doceniam to, że wy, drodzy widzowie, z jednej strony nie wahacie się dać te polubienia, bo faktycznie są takie pytania, które mają bardzo, bardzo dużo, ale z drugiej strony też nie dajecie wszystkim pytaniom dookoła, tak żebym nie miał później nagle 80 pytań, bo po prostu tego bym nie dał rady zrobić. Ja też nie mogę robić na podstawie jednego posta iluś tam odcinków, no bo później już powstają kolejne pytania i ludzie chcą znowu zadać jakieś pytanie. To nie może też wisieć 3 tygodnie taki jeden post, bo ci, którzy później dopisują, będą mieli dużo mniejsze szanse niż ci, którzy robią to na początku. Czy Bractwo rozważa w mniej lub bardziej określonej przyszłości otwarcie w Polsce więcej szkół niż tylko ta w Józefowie? Mi nic na ten temat nie wiadomo i raczej bym się nie spodziewał. Gdy są osoby, które zgłaszają się do nas z pytaniami, a nie chcecie otworzyć szkoły, to nasza odpowiedź brzmi, nie mamy w tej chwili ani ludzi, ani środków, żeby to robić. Natomiast gdy ktoś przychodzi i pyta, a czy nie możecie pomóc nam otworzyć szkoły, wprawdzie nie mamy jakiegoś wyspecjalizowanego programu i ludzi do tego, ale jednak jeśli ktoś, faktycznie mamy na przykład grupę rodzin związanych z edukacją domową, którzy chcieliby trochę bardziej zorganizować tą edukację domową i być może stworzyć właśnie taką mikroszkołę, przynajmniej w pewnym zakresie, to jak najbardziej jesteśmy w stanie przez taki know-how, przez wiedzę trochę pomóc, jak takie rzeczy rozpocząć, na co zwrócić uwagę. A więc jak najbardziej staramy się wspierać takie ruchy, takie działania, bo uważamy, że trzeba edukacji katolickiej w szkole jak najwięcej. Natomiast nie możemy, znaczy nie warto po prostu porywać się na coś, na co w tej chwili sił nie mamy. Po prostu jak się robi szkołę, to trzeba zrobić to dobrze, a nie byle jak. W kontekście ostatniej konferencji, jak powinniśmy się ćwiczyć i rozwijać wielkoduszność? Mógłby ksiądz coś więcej opowiedzieć, wyjaśnić o tej cnocie? Odsyłam tutaj w kontekście ostatniej konferencji. Myślałem, że chodzi o wykład, natomiast o konferencji edukacji klasycznej. Bo chciałem właśnie tam odesłać, a więc już nie mogę odesłać, bo jest to pytanie doprecyzowujące. A więc wielkoduszność, cnota magnanimitas, cnota wielkiej duszy, cnota, która daje nam siłę do tego, sprawność do tego, żeby pragnąć rzeczy wielkich, dążyć do rzeczy wielkich. Jak nią w sobie wypracować?
Przede wszystkim prosić Pana Boga. Od tego bym zaczął, bo w zasadzie w przypadku każdej cnoty warto jest prosić Pana Boga o to, żeby On nas nią obdarzył. Jeśli widzimy, że brakuje nam jej, że mamy taką tendencję, żeby ciągle szukać jakichś takich małych rzeczy, to Święty Tomasz tak pięknie wyjaśnia, że człowiek, któremu brakuje takiej wielkoduszności, to jest człowiek, który raz, że nie osiągnie wielkich rzeczy, ale też napracuje się, namęczy i nawet małej może nie osiągnąć. O co chodzi? Człowiek, który podejmuje się rzeczy wielkich, taki człowiek zrobi to, co trzeba i być może nawet trochę więcej, osiągnie też pewne dobro, jaką jest wielkość tego uczynku, który został dokonany. Człowiek, który cały czas tak, nie zrobię, to za dużo, tego nie dam rady. Człowiek z takim podejściem i tak będzie musiał większość z tych rzeczy zrobić, które są koniecznie potrzebne, bo doświadczenie uczy, że jest to naturalne, że jeśli człowiek nie zrobi teraz czegoś, to będzie musiał zrobić to za rok czy dwa. I taki człowiek tak narzekając i ociągając się, i tak będzie musiał włożyć ten sam trud, który wkłada ten człowiek podejmujący się rzeczy wielkich, a jednocześnie traci tą wielkość tego czynu, która mogłaby mieć miejsce. Nawiązując trochę do tematu, od którego rozpocząłem to nasze dzisiejsze spotkanie, w kontekście prostej troski o zbawienie naszej duszy. Jest to również forma takiej wielkoduszności. Na przykład walka o mszę świętą trydencką. Coś, co może się wydawać na początku dla kogoś zupełnie niewykonalne. Trzeba dojechać 60 km na mszę świętą. Jak najbardziej tutaj cnota wielkoduszności to jest cnota, która może tutaj pomóc. Tak. Zrobię to, będę dojeżdżał, dam radę, stanę, spróbuję, zobaczę. Oczywiście, że trzeba to robić również roztropnie. Oczywiście, że tak, ale w przypadku tych kwestii najważniejszych, kwestii zbawienia naszej duszy, tu potrzeba faktycznie takiej wielkoduszności, takiego naprawdę poważnego, dużego zaangażowania. To pytanie poprzednie o katolickie szkoły. Również pamiętam, gdy zaczynałem ten kanał i mówiłem o tym, że katolicy mają obowiązek, żeby posłać swoje dzieci do katolickiej szkoły. I jeśli nie ma katolickich szkół, to trzeba je w ten czy w inny sposób stworzyć. To pamiętam, że byłem zdziwiony wtedy, jak bardzo ludzie tak mówili, o dajcie nam katolicką szkołę, dajcie nam, dlaczego nie ma? I byłem zdziwiony tym, że nie ma właśnie takiego ducha i to jest właśnie cnota wielkoduszności. Okej, nie ma w tej chwili. Co zrobić? Co możemy zrobić w tej chwili? I co, jak jesteśmy w stanie zacząć? Co możemy zrobić, żeby takie szkoły powstawały? Od czego jesteśmy w stanie zacząć? I tutaj właśnie przede wszystkim rodziny skupione wokół edukacji domowej tutaj naprawdę mogłyby właśnie zaczynać organizować się trochę. Może jeszcze nie tworzyć jakiejś wielkiej formalnej struktury, ale już trochę coś stworzyć, żeby być bliżej, żeby powstały pewne więzy, żeby te dzieci też miały kontakt z innymi, żeby na pewne zajęcia się spotykały razem. Co możemy zrobić? Miejmy właśnie tego wielkiego ducha, który chce tworzyć rzeczy wielkie, który naprawdę widzi, że zbawienie dusz rzecz najważniejsza. Troska o wychowanie przyszłych pokoleń, rzecz najważniejsza. Nawiązując po prostu do tych dwóch tematów, które akurat zostały przed chwilą poruszone. Co mogę zrobić tu i teraz? Co jestem w stanie zrobić? Z odwagą, z roztropnością, tak, ale jednocześnie właśnie z taką wielkodusznością. I myślę, że poczynając od tych spraw najważniejszych, faktycznie warto i będzie to praktykowanie tejże właśnie cnoty. Kolejne pytanie. Jaka jest granica między czystością a nieczystością w małżeństwie? Przepraszam. To pytanie dostało 65 polubień, co znaczy, że jest duże zapotrzebowanie, co trochę mnie zaskakuje, bo mamy dwa, a w sumie trzy poważne wykłady na ten temat. Mamy Co wolno katolikowi po ślubie księdza Szydłowskiego i Akt małżeński księdza Konstantyna. To są dwa wykłady, dwie części tego wykładu. Bardzo długie, precyzyjne wykłady, a więc odsyłam do nich. Co wolno katolikowi po ślubie, ksiądz Łukasz Szydłowski i Akt małżeński, ksiądz Konstantyn Najmowicz. Te dwa wykłady polecam, tam będzie wszystko, czego
w takim wykładzie można oczekiwać. Jeśli chodzi o jakieś bardzo osobiste pytania, to je należy zadawać już w konfesjonale. Na przykład tutaj nie odważę się robić streszczenia. Dlaczego? Dlatego, że ten temat wymaga jednak pewnej szczegółowości i powiedzenie takich ogólników tutaj absolutnie nikomu nie pomoże. To jednak wymaga dużej ilości informacji. Odsyłam dlatego do tych wykładów. Naprawdę zachęcam do skorzystania z nich, bo jeśli miałbym teraz o tym mówić, to naprawdę potrzebowałbym całego osobnego materiału. Na naszym kanale też są materiały na ten temat, ale nie tak precyzyjnie, powiedzmy w kontekście tej moralności okołopłciowości w małżeństwie. Kiedyś mówiłem o tym w jakichś pytaniach i odpowiedziach, ale i tak znajdziecie więcej właśnie w tych wspomnianych materiałach. Na czym polega postęp w modlitwie? Gdzie jest granica między modlitwą myślną a kontemplacją? A więc na czym polega postęp w modlitwie? To jest pytanie bardzo ogólne, bo zależy od stanu, w którym się znajdujemy, ale te pozostałe pytania dosyć dobrze to doprecyzują. Gdzie jest granica między modlitwą myślną a kontemplacją? Naturalnie kontemplacja powinna wyrosnąć z modlitwy myślnej, to znaczy modlitwa myślna jest to modlitwa w duchu, w ciszy, gdzie staramy się, jak sama nazwa wskazuje, naszymi myślami. Staramy się w Bożej obecności i rozważamy jakieś słowa Pana Jezusa, później akty wiary, nadziei, miłości. Staramy się postawić, wyciągnąć jakieś pobożne myśli z tej treści, którą rozważamy i rozmawiamy z Panem Jezusem tak, jak potrafimy. To jest modlitwa myślna. Ona z czasem powinna się wraz z praktykowaniem jej przez lata, powinna się upraszczać, powinna stawiać się coraz bardziej taką spokojną, swobodną rozmową z Panem Bogiem, ale uwaga, do tego trzeba się nauczyć. To musi, jakby duch musi swobodnie taką duszę do tego stanu doprowadzić. Tego nie należy próbować wymusić. A więc pierwsze, czego trzeba się nauczyć, to jest właśnie modlitwa myślna. Najlepiej się jej nauczyć na rekolekcjach ignacjańskich. A więc jeśli ktoś jeszcze nie był z moich 40 kilku tysięcy subskrybentów, a nie każdy na pewno obejrzy ten materiał, niestety, jakby obejrzał, to na pewno by skorzystał przede wszystkim pod względem tych rekolekcji. A więc wszystkie 40 tysiące raz powinny obejrzeć materiał, dwa, i tym bardziej powinny pójść na rekolekcje ignacjańskie. 5 dni rekolekcji zamkniętych. To jest praca domowa pierwsza. Jeśli ktoś jeszcze nie był, to co wy tu w ogóle robicie? Idźcie na rekolekcje ignacjańskie. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Tam człowiek uczy się modlitwy myślnej naprawdę bardzo skutecznie. Następnie warto, trzeba ją praktykować w formie, jak najbardziej może być skrócona na rekolekcjach ignacjańskich. To są długie rozważania. Później dla osoby świeckiej naprawdę, chociażby ta modlitwa myślna była króciutka, i tak wiele już może pomóc. Ja na przykład naszych sodalistów, nasze dzieci z sodalicji, która nie jest taką stricte pobożnościową sodalicją, to znaczy jest bardziej taką, powiedziałbym, kulturową sodalicją, jeśli mogę tak powiedzieć. To znaczy staram się pokazać w niej, jak we współczesnych tworach kultury, raczej tej wyższej, ale też trochę popkultury, można znaleźć treści, które są dobre, które wypływają z cywilizacji łacińskiej i w jakiś sposób gdzieś tam kłócą się one z innymi dziełami, albo nawet jak rywalizują ze sobą w ramach jednego dzieła. Ale schodzę, przepraszam, w dygresję. Moich sodalistów uczę takiej bardzo krótkiej modlitwy myślnej. Każde spotkanie rozpoczynamy od takiej stawienia się w Bożej obecności, krótkiej, takiej prowadzonej, można powiedzieć, modlitwy myślnej, gdzie ja poddaję kilka rzeczy pod rozważanie. Ona trwa dosłownie kilka minut, ale jest ona przede wszystkim w ciszy, to znaczy właśnie staram się pomóc doprowadzić do takiej modlitwy wewnętrznej, modlitwy myślnej, ale to już musi później człowiek zrobić sam. Z praktykowania takiej modlitwy myślnej wieloletniego może wyrosnąć kontemplacja, która jest takim
taką uproszczoną, można powiedzieć, modlitwą myślną, w której człowiek jednoczy się z Panem Bogiem z coraz mniejszą ilością słów. Coraz bliżej jest Pana Boga, a więc też coraz bardziej kontaktuje się, można powiedzieć, na poziomie Bożym, coraz bliższym Panu Bogu. To my gadamy, my potrzebujemy dużo słów. Pan Bóg nie potrzebuje naszych słów, On wie, czego my potrzebujemy, co, jakie są nasze bolączki, i ta dusza mówi coraz mniej, coraz bardziej trwa w ciszy, coraz bardziej te akty wiary, nadziei, miłości są takie proste, spokojniejsze, mocniejsze, można by powiedzieć, mniej, niekoniecznie mocniejsze, bynajmniej nie w kontekście jakiejś emocji, która się pojawia, tylko bardziej intensywne w kontekście woli, skuteczności, i taka dusza później trwa już u szczytu tej kontemplacji, a w zasadzie o szczycie nie powinienem mówić, bo będzie to raczej faux pas, w sensie takim, co ja mogę powiedzieć o szczycie kontemplacji. W każdym razie z czasem się upraszcza i przechodzi coraz bardziej w takie proste trwanie w Bożej obecności. Dlaczego mamy wrażenie, że się cofamy, zamiast robić postęp w modlitwie? Pewnie dlatego, bo to zależy od konkretnej duszy, to mogą być przyczyny różne, ale w większości przypadków jednak dlatego, że nie rozumiemy, czymże jest ten postęp. To znaczy, że spodziewamy się, że postęp będzie polegał na tym, że będziemy mieli więcej pobożnych uczuć. A to jest dokładnie odwrotnie. Tak? To znaczy najpierw, gdy dusza zaczyna na przykład praktykować modlitwę myślną, to faktycznie wiele pobożnych uczuć się pojawia, a później Pan Bóg je zabiera oczywiście, bo my nie mamy szukać pobożnych uczuć na modlitwie, tylko Boga mamy szukać. Mamy szukać Boga pociech, a nie pociech Boga. I żebyśmy szukali Boga pociech, to musimy umieć modlić się bez pociech. I dlatego, gdy one odchodzą, to wtedy człowiek myśli: o ludzie, co się dzieje z moją modlitwą? Koniec świata. Wcześniej byłem taki gorliwy, teraz nie potrafię wytrzymać kilku minut na modlitwie. I bardzo dobrze. Właśnie wtedy, kiedy każda minuta jest taka trudna, właśnie wtedy, jeśli trwam na tej modlitwie, staram się rozważać, rozmawiać z Panem Bogiem, staram się te akty wiary, nadziei, miłości, pomimo tego, że nie chce mi się, nie potrafię, to jest modlitwa bardzo cenna i myślę, że nierzadko, nie myślę, jestem pewien, bo to znam z doświadczenia duszpasterskiego, nierzadko dusza myśli wtedy, że się cofnęła, a tak naprawdę postępuje. Czy frustracja, trudność, niechęć do modlitwy oznacza, że tracimy nasze życie duchowe, modlitewne? No tutaj na to właśnie odpowiedziałem. Zamiast je zyskać, czy wzrastać? Czy ciemna noc zmysłów jest na początku życia duchowego? Czy po kilku latach praktykowania modlitwy myślnej i na czym dokładnie polega? Zasadniczo osoby świeckie nie tak bardzo powinny się martwić nocą zmysłów, a tym bardziej nocą ducha. Dlaczego? Dlatego, że święty Jan od Krzyża sam wyjaśnia, że nawet osoby Panu Bogu poświęcone, ale żyjące aktywnie, żyjące na YouTubie, takie osoby nie będą przeżywały nocy zmysłów i ducha w takim sensie ścisłym. Dlaczego? Dlatego, żeby nie przetrwały. Za słabi jesteśmy. Przykro mi. Dlaczego by jej nie przetrwały, bo zakonnik, który tylko temu się oddaje, on jest duchowo silniejszy. On jest w stanie w takiej skondensowanej formie przyjąć te ciosy i te ciosy przetrwa i go umocnią. Natomiast osoba żyjąca w świecie pośród wszystkich tych trosk nie jest w stanie przeżyć bez pewnych jednak duchowych pociech. Nie jest w stanie przeżyć bez pewnej takiej jednak odczuwalnej pomocy Pana Boga. Jest to dla niej zbyt trudne. Dlatego Pan Bóg oczyszcza taką duszę przez te oschłości, czyli odbiera po kolei takie, powiedzmy, duchowe słodycze, ale wolniej niż w przypadku takiej nocy zmysłów czy ducha w sensie ścisłym. A więc osoba żyjąca w świecie nie będzie przeżywała w sensie ścisłym tych nocy, w sensie szerszym jak najbardziej, czyli właśnie w formie takich stanów większej oschłości, takich stanów, kiedy jakby uczucia w ogóle nas nie popychają do dobrego i wola musi mimo wszystko się tutaj przeforsować, przeboksować przez te wszystkie trudności. W nocy zmysłów chodzi więc o pewne ogołocenie, zarówno z rzeczy, uwaga, z przywiązań do rzeczy zewnętrznych, bo można mieć przywiązania nawet z rzeczy nie mając, a można mieć rzeczy i przywiązań nie mieć. I uwaga, to jest bardzo ważne, z przywiązań do rzeczy zewnętrznych, ale też jak najbardziej do tych takich emocjonalnych właśnie słodyczy. Tutaj te przywiązania również muszą zostać oczyszczone, a więc gdy człowiek jest na przykład przywiązany do jakichś swoich nabożeństw, one mu dają taki spokój ducha, to też jest zmysłowe.
tak naprawdę to jest emocjonalne i to również takiej nocy zmysłów Moshi musi zostać oczyszczone. Noc ducha natomiast, która ma oczyścić duszę z wszelkich resztek nieuporządkowanych przywiązań, również tych nie bezpośrednio zmysłowych, tych, które już są w wyższych władzach duszy, w rozumie i woli. To jest stan naprawdę bardzo wysoki, o którym nie będę starał się mówić, nie tylko dlatego, że widzowie nie zrozumieją, ale również dlatego, że ja sam go niestety nie znam i myślę, że w formie skondensowanej to raczej go nie zaznam, a w tej formie rozcieńczonej to chyba bardziej temat do obawiania z kierownikiem duchowym. Kolejne pytanie. Jaką lekturę duchową poleca ksiądz po przeczytaniu katechizmu apologetycznego? Znowu, to jest coś do omówienia z kierownikiem duchowym. To tak polecenie książki przez właśnie tak w wielotysięcznym gronie, to jednak jest trochę trudne, w sensie, żeby to jakoś sensownie trafiło. Nikomu nie zaszkodzi, na pewno wszystkim pomoże na przykład Życie duchowe Pelczara. Bardzo polecam Życie duchowe Józef Sebastian Pelczar. Kolejne pytanie. Ostatnio na kazaniu pewien ksiądz z Bractwa mówił o tym, że dziecko należy ochrzcić jak najszybciej i godne potępienia jest zwlekanie z tym przez rodziców. Dlaczego nie praktykuje się chrztu prenatalnego? Co byłoby konieczne, żeby takiego udzielić? Tutaj jest kwestia teologiczna, to nie jest kwestia praktyczna. Oczywiście praktycznie nie da się obmyć dziecka, które jest w łonie matki, ale tu kwestia techniczna nie jest najważniejsza. Teologicznie chodzi o to, że człowiek, aby narodził się na nowo z wody i z ducha, musi się już narodzić. Pan Jezus, gdy mówi o chrzcie, mówi właśnie o ponownym narodzeniu. Narodzeniu z wody i z ducha. I nic nie wskazuje na to, żeby był możliwy chrzest przed narodzeniem człowieka. I znowu, gdzieś u źródeł tego pytania myślę, że jest takie to naturalistyczne jednak przekonanie, że ale przecież każdy zasługuje na niebo. Nikt nie zasługuje na niebo. Ani ja nie zasługuję na niebo, ani wy nie zasługujecie na niebo. Nikt nie zasługuje na niebo. Czy wszyscy pójdziemy do piekła? No na szczęście nie. Ale na niebo nikt z nas nie zasługuje. Żaden człowiek nie zasługuje na niebo, bo niebo jest szczęśliwością samego Pana Boga. My co najwyżej moglibyśmy w porządku naturalnym zasłużyć na limbus. Tak Pan Bóg ten świat stworzył, że z automatu zostajemy powołani do czegoś, na co nie zasługujemy, czyli do nieba i potrzebujemy łaski, żeby się tam spiąć. I dlatego spiąć to niewłaściwe słowo, żeby zostać wzięci w zasadzie. I dlatego Pan Bóg oczywiście każdemu człowiekowi daje tyle łaski, ile jest w jego konkretnej sytuacji potrzebne, żeby do tego zbawienia dojść. Tak, ale no właśnie, każdemu człowiekowi, który dochodzi do używania rozumu, czyli temu, który jest w niebezpieczeństwie, żeby pójść na wieczne potępienie. Bo rozumiemy, człowiek, który nie dochodzi do używania rozumu, nie jest zagrożony piekłem i z automatu powinien pójść po prostu do limbusa, do miejsca naturalnej szczęśliwości, tam, gdzie ludzie mogliby też trafiać po czasie takiej ziemskiej próby, gdybyśmy zostali powołani tylko do naturalnej szczęśliwości. A więc łaska uświęcająca jest już z natury, właśnie nie z natury, z natury rzeczy, darem nadprzyrodzonym, nas zupełnie przerastającym na niego nie zasługujemy i nie powinniśmy oczekiwać, że tak po prostu z automatu ją otrzymamy. I nie powinniśmy oczekiwać, że w sytuacji, w której i tak dostaliśmy bardzo dużo, to znaczy dostaliśmy środki, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Słowo dało im moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Nie tylko uczyniło nas dziećmi Bożymi, ale dało nam moc, abyśmy się stawali dziećmi Bożymi. Przez sakrament Chrztu Świętego mamy moc, aby czynić ludzi dziećmi Bożymi. Tak, to jest właśnie ten wielki dar sakramentu Chrztu Świętego. A jak już otrzymaliśmy tak wielki dar, że możemy człowieka uczynić dzieckiem Bożym, no to jest w ogóle nie do pomyślenia. Jak to my, człowiek, sami słabi, głupi, grzeszni, mamy czynić ludzi dziećmi Bożymi? To już samo w sobie jest szok i niedowierzanie. A my byśmy chcieli jeszcze, a to może jeszcze innych też, to może jeszcze dostać możliwość, żeby już małe dziecko ochrzcić, a to może jeszcze dziecko w łonie ochrzcimy. Ludzie, ogarnijcie się. No, to wynika z takiego głębokiego niezrozumienia, jak wielkie są już te dary. Oczekiwanie, że a to jeszcze inaczej, jeszcze więcej byśmy chcieli dostać. Tutaj
Najprawdopodobniej powodem, znaczy dlaczego dar nie sięga, przepraszam, trafiłem mikrofon, dlaczego ten dar Chrztu Świętego nie sięga przed urodzenie, no powód najprawdopodobniej jest po prostu taki, że z punktu widzenia takiego naturalnego, technicznego byłoby to po prostu chore, dziwne, tak, i dlatego też Pan Bóg teologicznie to uniemożliwił w ten sposób, że to ma być nowe narodzenie, narodzenie z wody i z ducha, nikt nie może się ponownie narodzić, to jest z Nikodema, jeśli wcześniej się nie narodził w porządku natury. Nie o to chodzi, że go nie ma, bo jest prawdziwym człowiekiem, ale do ponownego narodzenia potrzeba najpierw się urodzić. Tak, to pytanie jest dłuższe, ale w zasadzie już na nie odpowiedziałem. Jeśli kogoś dalej to frapuje, to odsyłam do materiałów. Czy Bóg wrzuca dzieci do piekła? Czy Unia Europejska zmieniła nauczanie Kościoła? To są materiały, które o tym właśnie traktują. Później jeszcze odpowiadałem na zarzuty pana Wybrańczyka w materiale, gdzie księża się biją, tam ateista korzysta. Gdzie dwóch księży się bije, tam ateista korzysta. Odsyłam do tych materiałów dosyć dużo. Już na ten temat mówiłem. W sumie mogę mniej powiedzieć i odesłać wcześniej, ale temat w jakiś sposób jest jednak poruszający chyba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieków. Amen. Mam pytanie do księdza, bardzo ważne dla mnie, z kategorii być może ludzie. Co zrobić, gdy skutki grzechu bezmyślności i zaniedbania wychowania katolickiego swoich dzieci są bardzo poważne i po ludzku nie do naprawienia? Modlić się i dawać przykład. W jaki sposób przyciągnąć nastoletnie dzieci do Pana Boga, nie mając przecież jurysdykcji nad przeszłością? Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem. A więc nie ciągnąć. Niestety, to już nie jest czas, kiedy można wziąć dziecko i ciągnąć do kościoła, tak? Nie. Małe dziecko faktycznie naturalnie podąża za rodzicami i tam można je właśnie prowadzić do Pana Boga i wiele dobrych nawyków wyrobić. W przypadku nastolatka już to ciągnięcie będzie powodowało raczej reakcję odwrotną, a więc modlimy się i dajemy przykład. Tutaj jest bardzo ważna jest relacja z takim młodym człowiekiem. A więc jeśli chcemy mieć wpływ na nastolatka, to trzeba najpierw go posłuchać. Trzeba najpierw z nim porozmawiać. Posłuchać, co go boli, co mu doskwiera. Nie wchodzić od razu z trzeba zrobić tak. To jest, bunt nastoletni jest potrzebny, bo ten człowiek ma stać się samodzielny w przyszłości. Ten człowiek ma być w przyszłości tym bojownikiem o Bożą sprawę, ma być w przyszłości tym człowiekiem, tym wielkim rycerzem lub niewiastą mężną, który ma rzucać wyzwanie w twarz tym wszystkim nowym komunistom. Ma być wolnym, silnym człowiekiem. A żeby taki był, to musi się nauczyć być w jakimś stopniu niezależny. I to jest naturalny ludzki rozwój, że musi pojawić się ten bunt. A więc nie próbujemy go zmusić na siłę. Rozumiemy, że ten bunt się pojawia. I jeśli chcemy mieć tę dobrą relację z nastolatkiem, a to jest jak najbardziej potrzebne i wynika z prostej miłości wobec własnego dziecka, to trzeba go przede wszystkim najpierw słuchać. On ma potrzebę, żeby znaleźć swoje miejsce w świecie. Chce znaleźć swoje miejsce w świecie, jak najbardziej chce, żeby mu pomóc znaleźć to miejsce w świecie, ale żeby mu pomóc znaleźć to miejsce w świecie, on musi najpierw poczuć, że został zrozumiany przez rodziców, czy przez kogoś, kogo próbuje wychowywać. A więc najpierw trzeba go wysłuchać, dać odczuć, że się go faktycznie zrozumiało na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe. Nie zawsze wszystko możemy w takich nastoletnich dramatach zrozumieć, bez wątpienia, ale tyle, ile potrafimy, staramy się zrozumieć i w tym uczestniczyć i staramy się pomagać na tyle, na ile potrafimy. I jeśli młody człowiek z jednej strony poczuje się zrozumiany, nie o to chodzi, żeby wszystko akceptować, co on robi, tak? I nie mówić, że zło jest złe. Nie o to chodzi, tak? Bo on tego też nie oczekuje, żeby cały czas go klepać po ramieniu. Nie, ale tu jest kwestia pewnego zdrowego środka. Ani nie wchodzimy od razu z nie wolno ci, musisz tak, ani nie klepiemy po ramieniu, mówimy, że wszystko jest dobrze, tylko wysłuchujemy, staramy się zrozumieć. Staramy się dać tak dobrą radę, jak potrafimy. Warto przypomnieć sobie, jak sami byliśmy w tym wieku, jaką byśmy chcieli w takiej sytuacji radę usłyszeć, jaka może faktycznie zadziałać.
Jest takie porównanie, że nastolatek, wychowanie nastolatka, to jest, wychowanie dziecka jest jak lecenie samolotem, gdzie taki mały samolot dla dwóch osób, gdzie jest pilot i z tyłu jest, powiedzmy, że takie miejsce dla drugiego pilota. Nie wiem, czy są takie samoloty, które zasadniczo niewiele musi robić. Ma może jakąś tam funkcję nawigacyjną na przykład, albo, ale zasadniczo ma stery. Może je w krytycznym momencie przejąć. A więc najpierw wiezie się dziecko jako pasażera, a później przesiada się na miejsce takiego drugiego pilota i raczej właśnie pozwala się temu dziecku pilotować, tylko w krytycznych momentach trzeba przejąć ster, jeśli faktycznie dochodzi do jakichś rzeczy, gdzie po prostu już interweniować musowo. Czyli modlitwa, dobry przykład, w miarę możliwości troska o to, żeby taką relację nawiązać, czyli po prostu próba wysłuchania takiegoż nastolatka. W złotym łańcuchu świętego Tomasza, to kolejne pytanie, jest napisane, że każdy apostoł miał inną szczególną cnotę, najbardziej wyróżniającą się rozwiniętą. Czy mógłby ksiądz powiedzieć dla każdego apostoła, jaka to cnota, albo chociaż dla świętego Macieja? Jest tam tylko podany przykład świętego Piotra i wiary oraz świętego Jana i niewinności. Niestety nie ma więcej podanych przykładów, nie ma więcej tych przypisań, cnót bezpośrednio zrobionych, a więc musiałbym tutaj sam takie stworzyć, co chyba nie jest do końca adekwatnym. Oglądał ksiądz trylogię Mass of the Ages. Co ksiądz uważa o tych filmach? Tutaj pytam już któryś raz, bardzo proszę o lajki. No niestety nie usatysfakcjonuje, bo nie oglądałem. Ale skoro udało się w końcu zebrać te polubienia, może kiedyś w wolnej chwili obejrzę i jakoś skomentuję. Widziałem kiedyś jakiś fragment, a ten fragment mi się podobał, ale w ogóle nie wiem, jaka jest całość. Z jednej strony mamy nie iść za sensacjami, które mogą zwiastować paruzję, czasy opisane w Apokalipsie, ale z drugiej strony dostaliśmy w miarę jasne informacje, co się wydarzy wcześniej, jasne wydarzenia, znaki, jak odnaleźć w tym właściwy środek, balans, po co zostały nam dane te ostrzeżenia, zapowiedzi, chociażby treści z Mateusz 24. Pytam tylko o treści, ostrzeżenia, zapowiedzi z Pisma Świętego. Rzecz jest dosyć prosta. Powinniśmy wiedzieć, co mniej więcej się wydarzy, ale nie wolno nam wiedzieć i szukać tej wiedzy, kiedy to się wydarzy. To jest prosty wniosek z tego, co nam zostaje przekazane. Pan Jezus mówi nam, co się wydarzy, ale nie mówi nam, kiedy się to wydarzy. I gdy zapytany o to, mówi, że nawet Syn Człowieczy tej godziny nie zna, czyli nawet w swojej ludzkiej naturze, w swoim ludzkim rozumie Pan nasz Jezus Chrystus tej informacji nie posiadał. Mógłby korzystać z Bożej Wszechwiedzy, ale nie było to potrzebne, więc nie korzystał. I ludzka natura Pana Jezusa nie posiadała tej wiedzy w swojej pamięci, w swoim rozumie. Dlatego Pan nasz Jezus Chrystus mógł powiedzieć, że nawet Syn Człowieczy nie wie, gdzie, kiedy to będzie. A skoro Syn Człowieczy nie wie, kiedy to będzie, skoro nawet ludzka natura Chrystusa nie musiała tego wiedzieć, oczywiście to jest takie dziwne sformułowanie, ludzka natura nie musiała wiedzieć, bo to o sobie się przypisuje, ale rozumiemy, że ta druga osoba Trójcy Przenajświętszej, mając dwie natury, posiada również właśnie ludzki rozum i no właśnie rozum drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej posiada, tak, to są, o tym właśnie mówimy, gdy mówimy o dwóch naturach. Ktoś to zarzucił niedawno, że święty Tomasz nie używa słowa rozum w odniesieniu do Pana Boga, tylko tam mówi o intelekcie, to ma pewne uzasadnienie, znam tą tezę, natomiast święty Tomasz nie przeciąga tego tak konsekwentnie, o ile mi wiadomo, właśnie w definicji osoby. Mówi o tym, że osoba to jest substancja indywidualna natury rozumnej, a więc ta natura rozumna i to odnosi jak najbardziej, to można odnieść przez analogię również do tego rozumu boskiego, który zgodnie z tą teorią nazywa się intelektem, dlatego że tam nie ma abstrahowania, tylko zupełnie inny sposób poznania, a więc ten rozum należałoby nazwać intelektem zgodnie z tą teorią, ale z tego, co
Wiem. I rozmawiałem też o tym z księdzem Piotrem. Nie jest to wcale aż tak przez świętego Tomasza konsekwentnie praktykowane, że o Bożym intelekcie właśnie zawsze mówi o intelekcie, a o ludzkim zawsze o rozumie i nigdy to się nie miesza, bo na przykład właśnie w definicji osoby pojawia się po prostu ta natura rozumna jako najwyraźniej szersze pojęcie obejmujące i to, i to. W każdym razie, skoro Pan nasz Jezus Chrystus może powiedzieć, że Syn Człowieczy nawet tego nie wie, no to jak ty chcesz to wiedzieć, to lepiej weź się zajmij sobą i swoim życiem. Jakie jest tradycyjne nauczanie? Znaczy, to nie był osobisty przytyk do zadawającego pytanie. To zupełnie nie, bo zdaję sobie sprawę, że właśnie skoro o to ten, że nasz widz pyta, no to właśnie się zastanawia i to jest jak najbardziej w pełni uprawnione, żeby nie było, że to jakiś osobisty przytyk. Nie chciałbym, żeby to zostało tak odebrane. Jakie jest tradycyjne nauczanie Kościoła w kwestii postępowania lekarskiego w ciąży ektopowej? W przypadku takiego rozpoznania dziecko nie ma szans na przeżycie, a przy braku interwencji dochodzi do pęknięcia ciąży ektopowej, które niesie ze sobą poważne zagrożenie życia matki. Ktoś odpowiedział pod tym pytaniem, że już była kiedyś odpowiedź. Faktycznie, ale też niestety nie pamiętam kiedy. I znowu sytuacja jest z gatunku tych, gdzie trudno jest to streścić w dwóch słowach. Spróbuję. To znaczy, nie wolno, podam zasady, a później ich zastosowanie, to jest rzecz trochę trudniejsza. Nie wolno bezpośrednio zabijać osoby niewinnej. Niezależnie od okoliczności. Nie zabijamy osoby niewinnej. Dotyczy to w pełni również dziecka, które jeszcze się nie narodziło. Nie wolno zabijać osoby niewinnej. Wolno natomiast podjąć leczenie, którego skutkiem ubocznym niechcianym, ale być może koniecznym jest śmierć dziecka, jeśli jest to zabieg konieczny do ratowania śmierci matki. Może to być wtedy dopuszczalne, a więc lekarz nie dokonuje aborcji, nie zabija bezpośrednio niewinnego człowieka, bo coś to jest zawsze zabójstwo. Natomiast może być taka sytuacja, że podaje leki albo wykonuje zabieg, który nie jest bezpośrednio zabiciem niewinnego człowieka, tylko wykonuje inny zabieg w ten czy w inny sposób, albo podaje lek, który ma jakiś konkretny, bezpośredni cel. To jest konieczne, żeby uratować życie matki, żeby uratować życie tej kobiety. Skutkiem, jednym ze skutków będzie również na pewno lub prawie na pewno śmierć tego dziecka. W takiej sytuacji może to być dopuszczalne, natomiast oczywiście musi tutaj być ta absolutna pewność, także nie ma innego wyjścia. I jeśli dobrze rozumiem, to właśnie w przypadku ciąży ektopowej naturalnym jest, że najpierw się czeka, bo w większości przypadków jednak albo sprawa się reguluje sama, albo dziecko dosyć szybko umiera i nie ma potrzeby jakiejś ingerencji z zewnątrz. Tak też mniej więcej to Wikipedia przedstawia. Natomiast nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o już sprawy medyczne, więc żebym mógł ocenić konkretny przypadek, musiałbym porozmawiać z samym lekarzem. Tak, jaka jest sytuacja, jakie są opcje, jakie są skutki, co można bezpośrednio zrobić, jakie będą skutki uboczne, jakie jest prawdopodobieństwo jednego i drugiego, ale to trzeba robić wtedy już raczej na konkretnym przypadku. Zasada moralna jest taka, że nigdy nie zabijamy niewinnej osoby. Może być jednak dopuszczalne i być może potrzebne, żeby podjąć leczenie, to jest konieczne dla ratowania czyjegoś życia, którego skutkiem ubocznym może być śmierć. Jeśli ktoś myśli, że to jest to samo, albo tylko takie, nie wiem, zmiana słów, to znaczy, to jestem w stanie to zrozumieć z jednej strony, dlatego że wymaga to pewnej jednak refleksji na takim dosyć filozoficznym poziomie, ale z drugiej strony, to znaczy, że potrzeba czytać katechizm, bo jest to sprawa jednak bardzo, bardzo podstawowa. To jest kluczowa różnica. Jeśli w jakimś momencie powiemy, że można zabić niewinnego człowieka, bo coś, to tak naprawdę nie mamy już racjonalnie żadnej granicy. Tak naprawdę zawsze znajdzie się jakieś bo coś. Jeśli powiemy, że jednego niewinnego człowieka można zabić, bo
stwarza jakieś zagrożenie, to dlaczego nie można zabić tego człowieka gdzieś tam w śpiączce? To dlaczego nie można zabić tego chorego umysłowo? To dlaczego nie można zabić racjonalnie? Jeśli już zaczynamy zabijać niewinnych ludzi, to nie ma racjonalnie wystarczającego powodu, żeby w którymś momencie się zatrzymać. To już jest wtedy zostawione na poziomie rozumu, zostawione jest to w takiej swobodnej refleksji. Można, ludzie będą stawiali granice gdzieś tam na poziomie jakimś emocjonalnym, ale nie, bo coś tam, ale na poziomie racjonalnej refleksji. Gdy powiemy, że w jakimś przypadku można zabijać niewinną osobę bezpośrednio, pozbawić życia niewinną osobę, gdy to powiemy, jest koniec. To znaczy, to już na poziomie intelektualnym, na poziomie racjonalnej refleksji nie mamy środków obronnych przed pójściem dalej. Nie ma, logicznie rzecz biorąc, powinniśmy dopuszczać w zabicie i tego, i tego, i tego, i tego, i tego, i tego, i tego. To jest naprawdę cywilizacyjnie katastrofa. To jest cywilizacyjna zbrodnia na poziomie myśli, gdy w jakimkolwiek momencie powie się, że jakiegoś niewinnego człowieka można życia pozbawić. Natomiast zawsze, gdy mówimy o skutkach ubocznych, moim celem mojego działania jest coś innego, robię bezpośrednio coś innego i jest jakiś skutek uboczny, to zawsze jest jednak coś innego. Kolejne pytanie, to jest z gatunku ludzie, ludzie. Paradoks Joanny Dark. Zmarła jako osoba ekskomunikowana przez Kościół, a więc trafiła do piekła. Tu chce się powiedzieć XD. Ludzie, ludzie, skąd wy macie takie pytanie? Naprawdę, naprawdę, powiem, a więc do zadającego to pytanie, katechizm. Czytaj katechizm. Nie, ktoś ci powiedział, że ekskomunika nie ma nic wspólnego z piekłem. Ekskomunika jest stanem wyłączenia z Kościoła. Teoretycznie rzecz biorąc, nie, nawet nie teoretycznie, zupełnie praktycznie rzecz biorąc, osoba w stanie ekskomuniki może się zbawić. To było nawet w kościele pierwotnym, który był dosyć przecież radykalny. To było oczywiste, że na przykład ktoś został ekskomunikowany za wyparcie się wiary i to było znane powiedzenie, Pan Bóg może mu wybaczyć, Kościół nie. Czyli być może on odzyska stan łaski uświęcającej przez żal i pokutę, ale Kościół ze względów pedagogicznych już nie dopuszcza go do sakramentów świętych, już nie pozwala mu dołączyć do społeczności wiernych. A więc ekskomunika w ogóle, znaczy jest jakiś związek, tak, ale w ogóle nie oznacza, że człowiek idzie do piekła. I później po 25 latach zrehabilitowano ją i uznano za świętą. A więc stwierdzono, że jest niezawodnie w niebie. No to jest dosyć prosta sprawa, to znaczy, znowu, to jest jakieś takie myślenie, nie wiem, jak to nazwać, nominalistyczne, w sensie Kościół wydał wyrok, ekskomunikowana, więc jest w piekle. Przepraszam, to jest pewien proces, który został jej wytoczony i jeśli ci sędziowie, którzy ją sądzili wtedy, po prostu no, byli nieuczciwi, tak? No to oczywiście cała ta kara ekskomuniki jest nic nie warta. Tyle. To może pytanie też ma pewne zastosowanie w odniesieniu do arcybiskupa Lefebvre, prawda? Chociaż tam nawet nie wytoczono mu procesu, bo wiedziano, że to będzie wszystko farsa, więc po prostu stwierdzili, że no to mocą samego prawa, choć tam mocą samego prawa guzik, a nie ekskomunika może być. Tak, myślę, że to wystarczy z tego pytania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co w sytuacji, gdy ktoś będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków popełnia grzech śmiertelny, na przykład zabójstwo? Przecież nie można tu mówić o pełnej świadomości, a tym bardziej o dobrowolności. Czy grzech ten jest wówczas grzechem śmiertelnym? Szczęść Boże. No nie tylko jeden, tylko to są dwa grzechy śmiertelne. A więc, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie pozbawia się przytomności, to nie zmniejsza winy, gdy później zrobi coś złego, tylko zwiększa jego winę, bo naraził się w sposób głupi na właśnie zrobienie takich rzeczy, pozbawiając się używania rozumu w takiej, a nie w innej sytuacji. A więc to nie jest okoliczność łagodząca, tylko raczej okoliczność jeszcze obciążająca dodatkowo tego człowieka. To będzie zupełnie oczywiste na przykład w przypadku wypadków drogowych, tak, gdzie może być faktycznie człowiek, może spowodować wypadek na trzeźwo, ale po pijaku będzie karany dużo surowiej i słusznie, tak? Bo sam się o to prosił niejako, sam wystawił się na to, a więc jak się człowiek pozbawia używania rozumu, no to sam jest sobie winny później tego, że no, naturalnie, skoro pozbawił się używania rozumu, to może się zdarzyć, że zrobi rzeczy naprawdę, naprawdę głupie. Więc grzechem ciężkim jest już samo pozbawienie się używania rozumu.
Czy jest ksiądz w stanie zrobić taki tour po kaplicach bractwa? Nie chodzi o jakieś meet-upy, ale po prostu msze z kazaniem w różnych miastach. Może latem, gdy szkolnych obowiązków będzie mniej. Trochę mi to wygląda na taki celebrytyzm, a więc raczej nie. Do kaplic jesteśmy przydzielani przez przełożonego dystryktu i niech tak pozostanie. Należy rozumieć stwierdzenie, że za grzech przeciw pierwszemu przykazaniu Pan Bóg będzie karał do trzeciego, czwartego pokolenia. Warto przeczytać całość, czyli tutaj będę karał do trzeciego, czwartego pokolenia, oczywiście mówimy o Starym Testamencie, i będę okazywał litość do tysięcznego pokolenia. To znaczy, że ta litość jest jeszcze większa niż ten gniew. Natomiast co to oznacza? Czy oznacza, że w jaki sposób na przykład człowiek pójdzie do piekła przez za grzech czyjś inny? Nie, oczywiście chodzi o ten poziom doczesny tych kar, który dla Izraelitów jest absolutnie kluczowy też, bo ich spojrzenie jest dużo bardziej doczesne i to jest zupełnie naturalne, tak? Jeśli ojciec zrobi jakąś głupotę, to naturalnie też w jakiś sposób będzie to później rzutowało w ten czy w inny sposób, na wielu różnych poziomach, na życie jego dzieci. To jest zupełnie naturalne, te błędy, grzechy w tym sensie takim dosłownie, powiedzmy, materialnym, tak, się ciągną. No i to jest rzecz taka oczywista, tak, jak ktoś przepił majątek, to nie ma majątku. Jak ktoś, no właśnie, pije regularnie, to pewnych rzeczy swoich dzieci nie nauczy, a pewnych ich nauczy właśnie. I jakby te konsekwencje tego będą się w ten czy w inny sposób ciągnęły, a więc to jest ta rzecz, powiedzmy, taka bezpośrednio ciągnąca się po pokoleniach. Natomiast tutaj wydaje się, że Pan Bóg w pierwszej linii nie o tym mówi, o takich ciągnących się konsekwencjach, tylko raczej właśnie o tym, że jest sędzią, który bardzo poważnie bierze grzech i faktycznie karze go potężnie, ale jest również miłosierny i jest gotów okazywać tą litość jeszcze dużo bardziej. Moim zdaniem tutaj ten obraz tych pokoleń jest użyty przede wszystkim w tym sensie, choć w takim sensie dosłownym, materialnym też można by tutaj w jakimś stopniu o tym mówić. Błagam, nie mówcie i nie wierzcie w te posoborowe bajki o grzechach pokoleniowych, o tym, że właśnie jakaś kara tak się ciągnie. To jest powrót do tego myślenia ze Starego Testamentu, gdzie oni w ogóle o duszy myśleli mało, a więcej myśleli o ciele, dlatego właśnie widzieli, tak, że to są te konsekwencje. No ten pije, a później jego syn ma takie i takie problemy. Czy koniecznie chodzi tutaj o przykład z Pisma Świętego. Tam nie ma chyba przykładów alkoholików w Piśmie Świętym, ale rozumiemy, tak? Ten coś tam majątek stracił, no to później dieci mają jakieś trudności. No dla Żydów to jest oczywiście kluczowe, najważniejsze, bo oni w ogóle byli nastawieni na tą rodzinę, na tą wielodzietność, to było dla nich najważniejsze, a więc ta kara, która później idzie niejako po tych pokoleniach, jest czymś absolutnie strasznym i odstraszającym i czym też w jakimś stopniu naturalnie obserwowalnym. No teraz oczywiście posoborowie, bo jest naturalistyczne, no też nie wierzy za bardzo w duszę, to znaczy, oczywiście, że nikt tego nie mówi, ale nie ma mowy o tym, co faktycznie nadprzyrodzone, a więc wraca się do tego faktycznie i pojawiają się takie idee tych grzechów pokoleniowych i że trzeba jakąś taką, jakieś cudowne, właśnie wyjątkowe nabożeństwo zrobić, żeby zerwać jakąś taką nić tych grzechów pokoleniowych. To w ogóle nie ma nic wspólnego z katolicką wiarą, bo na tym poziomie nadprzyrodzonym tam się nic nie ciągnie, w sensie takim, że nie ma jakiejś kary Bożej, którą trzeba jakoś tak przeciąć, zerwać. Są pewne naturalne właśnie konsekwencje, natomiast ich nie zrywa się poprzez jakieś specjalne w tym celu nabożeństwa. Po czym poznać, że ktoś potrzebuje egzorcysty? To ostatnie pytanie na dzisiaj. A więc, jeśli ktoś jest w stanie normalnie praktykować swoją wiarę, przystępować do sakramentów, do mszy świętej, to nie powinien się niepokoić. Jeśli ktoś nie jest w stanie i żaden inny specjalista nie jest w stanie pomóc, to warto zapytać księdza, czy być może nie jest potrzebna pomoc egzorcysty. Gdy żaden inny specjalista, mam na myśli, gdy nie ma jakiejś przyczyny naturalnej, bo najpierw trzeba te przyczyny naturalne wykluczyć. Ale to jest taki temat, rozumiem, że bardzo medialny, ale myślę, że więcej, że głębiej w tych okolicznościach wchodzić nie trzeba. Jak zawsze, dziesiątek różańca odmówię w intencji wszystkich oglądających nasze pytania i odpowiedzi. Nie na żywo, ostatnio padło pytanie, ale ile trzeba obejrzeć, żeby się załapać? Najlepiej obejrzeć całe, dla pewności, żeby nie było żadnych wątpliwości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.